Dzień dobry, widzowie, witam serdecznie, cieszę się bardzo, pewnie się zastanawiacie dlaczego. Czy dostajesz dostęp do GTA 6? Może. Ale na pewno wiem jedno, przyszła do mnie dzisiaj paczka i moi drodzy, tak bardzo jestem zadowolony z tego powodu, bo to koniec wreszcie sauny w moim pokoju. Co to oznacza? Mój obecny komputer, moi drodzy, to dramat. Generalnie grzeje się tak mocno, że normalnie można sobie jajecznicę usmażyć, kiedy nagrywam GTA, także no nie jest zbyt kolorowo. Natomiast bardzo się cieszę, że Aorus przyszedł, moi drodzy, z nową przesyłką do mnie i bardzo się z tego powodu cieszę, że to powiedziałem. Jaram się niesamowicie, bowiem, moi drodzy, mam nowy komputer i będziemy go dzisiaj testować. Zostawcie łap... O, Udy też się podjarał, nie? Stary, ty obszczekałeś kuriera z zadowolenia. Hej, gramy na Aorusie? Moi drodzy, zapraszam do domu, biorę pakę ze sobą, a później testujemy i powiem wam więcej o tym GTA 6. Będę grał w GTA 6. Udy, cieszy się? Dobra! Proszę państwa, Woody, pomożesz mi wszystko podłączyć? Zapraszam do domu. Dzisiejszy film, moi drodzy, różni się od innych testów generalnie sprzętu, dlatego że Aorus postanowił po prostu wymienić mój main komputer, więc ja tutaj mam nowy sprzęt, na którym będę nagrywał na co dzień. To jest, moi drodzy, coś, co każdy gracz uwielbia. Zmiana sprzętu na nowy, potężny, a ten jest naprawdę potężny. Aorus Model X w środku, instalujemy wszystko, podłączamy i widzimy się w studio. A ja teraz muszę z nim wyjść na górę. To co, gaming, nie? Cieszysz się, ja też się cieszę. Łapka. Ale będziemy dzisiaj ładować, kurde, gościu, zara mody do GTA. Proszę państwa, komputer podłączony i pierwsze wrażenie, naprawdę ten front robi robotę. Ja nigdy nie miałem komputera, który ma z przodu jakiś ładny, świecący front. I jak widzicie, no tutaj mamy coś pięknego. Mamy ledziki, czyli to, co gracze lubią najbardziej. Ale proszę państwa, to jest Aorus Model X. Posłuchajcie więcej o specyfikacji tego komputera i później przejdziemy do testów. Aorus Model X to mój nowy sprzęt nagrywkowy. Zanim przejdę do specyfikacji, kilka słów o wyglądzie, jak zawsze zresztą. Wreszcie mam kompa, który wygląda dobrze na zewnątrz, ale co ważne dla mnie, nie jest przekombinowany. Nie lubię komputerów, które mają tak dużo LEDów, że wyglądają jak choinka na święta. Tutaj wszystko zrobione zostało naprawdę z klasą. Ale środek, moi drodzy, tego kompa, to dopiero klasa. Zacznijmy od procka, mamy tutaj Intel Core i9-12900K, 16-rdzeniowy potwór o taktowaniu 3,2 GHz. Idąc dalej, mamy 10-gigabajtową kartę Nvidia GeForce RT TX 3080, 32 GB RAMu DDR5 5200 MHz i potężny dysk SSD M2 2 TB. Ale to chyba co urzekło mnie najbardziej, to idealnie zaprojektowany środek. Co mam na myśli? Mamy tu przemyślanie umiejscowione wentylatory, które w połączeniu z chłodzeniem wodnym Aorus WeatherForce 360 sprawiają, że temperatury tego komputera to jego wielka zaleta. Ciepłe powietrze wydostaje się bardzo sprawnie ze środka, przez co cały sprzęt działa na maksymalnych obrotach. Oczywiście bajer w postaci wyświetlacza na radiatorze też robi robotę. Fajna zajawa w sumie będzie z tym. Jestem niesamowicie, moi drodzy, podjarany, że Aorus Model X to obecnie mój nowy sprzęt, a was zachęcam do sprawdzenia pełnej specyfikacji tego potwora, wbijając do linku w opisie. Niech to wszystko bangla, chyba każdy z was trzyma kciuki, żeby filmy na kanale były częściej, co nie? No więc, moi drodzy, te podzespoły i przede wszystkim przemyślanie zrobiony środek, nie tak jak u mnie była troszeczkę prowizorka i to wszystko, moi drodzy, się gniotło, temperatury były wysokie, więc tutaj jak jest to naprawdę przemyślane, to mam nadzieję, że temperatur tak dużych nie będzie. Zresztą przekonamy się już za chwilę, ale co chciałem wam pokazać, że ja mam radiator tutaj, moi drodzy, i jest program, który umożliwia nam wgranie na ten wyświetlacz własnego logo, na przykład custom image. Ja tutaj sobie logo TK chciałbym, moi drodzy, wrzucić. A, tylko że jest trochę za duże, no dobra. Dobra, przedsmak tego to zaraz zobaczycie. Najpierw widzicie, proszę państwa, to, czy ten komputer jest, do kogo należy. Nazwę właściciela, dziękuję bardzo. A teraz, no to co, moi drodzy, że tak powiem, musi być w komputerze kalucha, czyli logo TK, proszę państwa, w tym miejscu. Coś fenomenalnego. Już ten komputer należy do mnie. Z tego co widzę, można tu wyświetlać jeszcze swoje filmy, albo na przykład gify. Okej, okay, proszę państwa, Homer Simpson jest. Superancko. Ale na potrzeby testu, bo zaraz będziemy, moi drodzy, ten komputer testować, to ja sobie ustawię tak, CPU model name i CPU temperatury w stopniach Celsjusza, nawet w Fahrenheitach możemy to zrobić. Przyda się to ze względu na to, że za moment, proszę państwa, no mocno przeciążymy ten komputer. Czy GTA 6 oficjalnie zostało zapowiedziane? Nie. Czy ja dostałem jakąś wersję testową? Nie. Ale stworzę sobie własny GTA 6. Zobaczcie na to. Moi drodzy państwo, witam
wam serdecznie. Zanim jeszcze coś powiem, to pamiętacie te takie ściny na moich odcinkach? Teraz widzicie zresztą, jak to wyglądało, że czasem tak na odcinku po prostu wszystko latało, aż się teleportowało. Ja nie wiedziałem do końca, co to jest. Dopiero ostatnio zostałem oświecony, że to po prostu od tego, że komputer nie wydala, że temperatury są za wysokie i takie dziwne ściny, nawet po przeinstalowaniu Actiona, dalej występowały. Natomiast, proszę państwa, tutaj, zobaczcie, gdzie ja jestem. Ja nie bez powodu wziąłem tą ulicę, bo ta ulica dla mnie to wygląda jak jakaś ulica naprawdę z nowego GTA 6. Popatrzcie na to. Podobno klimaty Vice City i klimaty Latino. Poszukamy takich latynoskich tutaj vibe'ów i moi drodzy, ulic. Ale co chciałbym powiedzieć, mam wgrane 40 tysięcy nowych propów. Totalnie porąbana konfiguracja, której nie miałem na żadnym innym komputerze. Mam różne presety, mam, moi drodzy, podmienione drogi. Mam wszystko nagrywane w tym momencie w 4K. I powiem wam szczerze, no komp daje radę. Ja widzę, mam 51 FPS-ów, to jest naprawdę dużo. Patrząc na to, ile tutaj naszpikowałem, moi drodzy, różnorakich modyfikacji w całość, nie? Te drogi mi się naprawdę podobają. No tak, tak drogi mogłyby wyglądać w GTA 6. No popatrzcie na to, jak one są szczegółowe, nie? W ogóle wziąłem sobie takiego latino gościa specjalnie. No i słuchajcie, mam kilka planów, a przede wszystkim chciałbym wam pokazać moje najnowsze odkrycie, czyli wolumetryczne chmury. Pewnie nie wiecie, co to oznacza. Za moment wam pokażę. Najpierw przejedźmy się, moi drodzy, jakimś samochodem tutaj. Ten ma vibe nawet, niech będzie. Bierzmy go. No i co, moi drodzy państwo, ja wam pokażę, jak się w ogóle tutaj światło zmienia, dlatego że mam dynamiczne chmury. Wolumetryczne chmury, swoją drogą, to takie, moi drodzy, chmury, przez które możemy przelatywać i zaraz wam to pokażę. Tylko jeszcze, oprócz tego, całą listę modyfikacji znajdziecie w opisie. Wgrałem Natural Vision Evolved, wgrałem dodatkowo cały pakiet nowych dróg, wgrałem oczywiście NB i Reshade'a. Mam kilka presetów, to jest jeden z nich, moi drodzy, przystosowany właśnie do Natural Vision Evolved, nie? Zresztą widać, że ta gierka wygląda naprawdę dobrze. Powiem wam tak, o kurde, tu jak fajnie to wygląda. Ale zmieńmy sobie, na przykład dajmy sobie Pure Realism, tak się jeszcze jeden nazywa. Okej, ten jest troszkę bardziej candy, no dobra. Nie ma GTA 6, to sam sobie tworzę GTA 6. A wracając do tego, do mojej wcześniejszej myśli, chciałbym powiedzieć, że te shadery są kompatybilne z 5M-em, więc jeśli coś wam się tutaj spodoba i chcielibyście, żeby na przykład GTA 5 Prawdziwe Życie wyglądało tak jak GTA tutaj, jestem w stanie to oczywiście, moi drodzy, odtworzyć i jeszcze lepiej zoptymalizować. Nie miałem zbyt dużo czasu, żeby to zrobić tutaj, aczkolwiek starałem się po prostu, żeby to działało jak najlepiej. Jadę w jedno miejsce, które mnie urzekło i wydaje mi się, że taki vibe będzie miało nadchodzące GTA. Dokładnie to jest ta okolica. Boże, jak to wygląda dobrze, ale mimo wszystko ten preset od Intera, którego swoją drogą pozdrawiam i link do jego kanału macie w opisie, ten preset mi się najbardziej podoba. Oh shit, nawet powiedziała moja postać. O, to jest ta ulica. Patrzcie, jaki to ma vibe, jak w ogóle teraz słońce nam zaświeciło. What the heck is going on? Tak będzie wyglądać GTA 6. Oj, ale wiecie co, jeszcze zgaszę, sorry, ja się tak jaram, że szok. Wyłączę mapę, o. Ja się naprawdę nie obrażę, jeśli ulicami Vice City będziemy podróżować sobie w ten sposób. What the heck. Ależ to ma klimat, proszę państwa. Yo. Wiadomo, że te samochody teraz to jest typowa piątka, ale sama szata graficzna i te nowe drogi, naprawdę można poczuć vibe, nie? Jadąc po tej ulicy, na przykład tam, jak to miasto fajnie wygląda, wow. Ja naprawdę uwielbiam te odcinki, w których instaluję, moi drodzy, te najbardziej zasobożerne modyfikacje do GTA 5, bo po prostu, no, działają na wyobraźnię, nie mówcie, że nie. Każdy z nas czeka po prostu jak na zbawienie, jeśli chodzi o ogłoszenie, kurczę, tego GTA 6. Dalej cisza, aczkolwiek ostatnie leaky, no, już nam troszkę mogły zdradzić. Pytanie, czy będzie się tego Rockstar trzymał. Wydaje mi się, że oczywiście za późno na jakiekolwiek zmiany. Natomiast nie za późno jest w moim GTA na zmiany. Proszę państwa, przenosimy się powietrze. Zobaczymy, jak to będzie działać, ale już widzę, że to będzie bardzo ładnie wyglądać. No ten preset, patrzcie, jak to, jak te cienie tu padają, nie? No niesamowicie to wygląda. No jaram się na maksa. Jest pogoda dlatego specjalnie taka pochmurna, bo chcę pokazać wam, jak działają wolumetryczne chmury. Tylko muszę, moi drodzy, się troszkę wznieść w powietrze. To jest moje odkrycie, to bardzo obciąża komputer. Ja słyszę tutaj mój Aorus, proszę państwa. Nawet nie chodzi głośno, myślałem, szczerze mówiąc, że będzie chodził głośniej.
Jaka temperatura na procesorze? 56 stopni, co jest? 56 stopni to ja miałem w trybie spoczynku w starym komputerze normalnie. Serio? Ja pierdzielę, no niesamowicie dobrze jest schłodzony i ja tutaj nie czuję ani trochę, żeby cokolwiek do mnie leciało, co było bolączką, proszę państwa, na starym kompie. A teraz popatrzcie, jak działają wolumetryczne chmury na tych modyfikacjach. Wchodzisz normalnie w chmurę, gościu, widzisz ty to? What the heck, patrzcie na to. I mogę lecieć do góry i zaraz pewnie wyjdę między chmury. No jak w jakimś symulatorze lotnictwa, no czy ktoś kuma to w ogóle, co tu się dzieje? No widzowie, mam nadzieję, że Rockstar zadba o to, żeby wolumetryczne chmury się pojawiły, aczkolwiek jaki komputer to wytrzyma? Jak to zrobić, żeby większość komputerów czy konsol to wytrzymała? No to jest wyzwanie dla programistów Rockstara. O jo, jak lecę w dół, to nieźle przylagowało teraz, nie? Ja się nie dziwię, no kurde, to jest, moi drodzy, mimo wszystko potężne obciążenie. Ale to wygląda jak na tych filmikach, kompilacjach, proszę państwa, GTA 6, surrealistic graphic. No trochę tak jest w tym momencie, nie? Ja się tak trochę czuję, bardzo ładnie to wygląda. No i bardzo płynnie to działa. Naprawdę na takiej płynności, że mógłbym bez problemu jeszcze to, moi drodzy, tak jak mówię, pobawić się z optymalizacją, żeby mieć na to na przykład tydzień albo więcej i sprawić, żeby to po prostu były nasze oficjalne shaderki, na których gramy Grand Theft Auto. Teraz sprzęt mi na to pozwala, RTX 3080 robi robotę i 12 generacji Intel tak samo, okej? Okay, teraz Kaluch, pokaż skilla, aha, nie o to mi chodziło. Oczywiście nie może zabraknąć takiego testu bez Supry, oczywiście jest ona w pakiecie razem z tymi modami, ale tą stację wam chciałem pokazać. No widzowie, to jest coś niesamowitego. Wcześniej tego nie widziałem totalnie, ale to jak tutaj to światło oddaje, patrzcie. Czy to Cyberpunk, czy to GTA 6, czy to po prostu piątka na przekozackich shaderach. Wydaje mi się, że to trzecie, ale moi drodzy, nie obrażę się, jeśli coś takiego, tak stacje będą wyglądały, nie? Mogłaby być ta właśnie Xero, przecież to jest bardzo znana stacja z uniwersum GTA, mogłaby być i mogłoby to tak wszystko tutaj funkcjonować, no... Wygląda to nieźle. Maze Bank Arena w ogóle ma addonowe światła na tej modyfikacji, jak widzicie, świecą tam nieźle. No ta Supra tutaj też robi roboty, yo. Dobra, wsiadajmy. Pokażę wam jeszcze jeden bardzo fajny most. Bardzo przyjemne oświetlenie mostowe. Coś przyjemnego. Czy to jest ten most? Nie jest to ten most, ale ten wygląda równie dobrze. Te światła tutaj naprawdę są mega przyjemniackie. Czekajcie, przerzucę się na inny troszkę preset. Preset tylko trochę ingerujący w tą naszą noc, ale popatrzcie, ten most właśnie, o ten most mi chodziło, jak on przyjemnie, proszę państwa, funkcjonuje tutaj, nie? No mega, kurde, klimatyczne te światła są. Zobaczmy, jak wygląda downtown, centrum miasta. Oczywiście, jak zaraz puszczę deszcz, będzie to wyglądać jeszcze lepiej. Te światła działają w ogóle, jakie to... To jest mocne, patrzcie. Jeśli chodzi o takie moje wrażenia jeżdżąc, moi drodzy, tutaj, to niesamowity feeling jest, jak siedzisz przy samiutkim monitorze, bo wy oglądając pewnie tego nie zauważycie, ale ja widzę, jak te tekstury są po prostu wyraźne, jakie one są smooth wszędzie, jak to naprawdę dobrze wygląda. Nawet twarz tego dziadka, która, zobaczcie, ma pozmieniane również dzięki tej modyfikacji, mamy addonowe tutaj uszkodzenia ciała, nie? To wszystko naprawdę może przypominać GTA 6, a śmieszne jest to, że robią to po prostu fani, nie? To są modyfikacje fanowskie. Naprawdę potężna sprawa. Gościu, weź się przymknij. Ja chciałbym się tutaj, moi drodzy, sparować z policją, ale włączę te wolumetryczne chmury, bo mimo wszystko one robią klimat. Wiadomo, że troszkę performance nam wtedy cierpi, ale warto je mieć, proszę państwa, nad głową. Żeby był klimat, dajmy sobie Thunder. Thunder, czyli to, co zawsze testuję i to, co bardzo lubię. Pioruny tutaj w ogóle w jakimś update'cie ostatnio dodali. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Jak tu zaraz wolnił jakiś piorun, to naprawdę robi to wrażenie. O, shit, widzieliście to? Kozackie, dobra, ja się tutaj mimo wszystko chciałbym pościgać z policją. Patrzcie na światła w ogóle tych samochodów, jak fajnie odbijają, nie? O, światła policji widzę też niczego sobie. Wow, ale to wygląda. Tutaj wezmę sobie ten policyjny radiowóz. O, nie wgrywałem blura generalnie, ale mogę włączyć blur tutaj w ustawieniach, który mamy stokowo. Generalnie nie jestem fanem blura, ale dobra, moi drodzy. Blura, bluru, nawet nie wiem, jak się to poprawnie wymawia. W każdym razie, no, wgrałem ten stokowy tutaj. On co prawda spektakularny nie jest,
Mimo to, no daje nam uczucie takiej, moi drodzy, prędkości. Tylko tak jak mówię, no ja jakoś nie przepadam za tym. Nie do końca siedzi mi blur, ale za to siedzi mi, proszę państwa, ta pogoda. No czy to nie wygląda dobrze? Ja bym mógł przecież w prawdziwym życiu grać cały czas podczas burzy, bo ta burza wygląda przegenialnie, nie? Dodajmy do tego, moi drodzy, oczywiście efekt nocy, czyli już combo totalne. I jedźmy jeszcze pod bank Pacific Standard. To już w ogóle, moi drodzy, hat-trick tak zwany, nie? Wow, jakie światło policyjne! Yo, jak z jakiegoś filmu akcji to teraz wygląda. Prawie dotarłem. Ale ten asfalt jest smufik. Wow, te pioruny. Przepraszam za to, że się cały czas jaram. Po prostu, jak mi się uda wgrać takie modyfikacje, a ostatnio z prawy wypadłem, to naprawdę, moi drodzy, no dajcie mi się chwilę pojarać, nie? Bo to jest coś pięknego. Dobra, ta ulica jak zawsze robi wrażenie. Wombo combo zaliczamy. Czy ja coś wam wspominałem o 40 tysiącach nowych propach? No, trochę przegiąłem, bo mam w tym momencie 25 FPS-ów. To chyba dlatego, że, moi drodzy, no też trawa jest na najwyższym możliwym poziomie. Czy to nie wygląda jak jakieś Red Dead Redemption? W tym momencie idę sobie, moi drodzy, po farmie, która jest zaraz za ranczem braci O'Neill. Tam w tle widać górę Chiliad. A, jeszcze wolumetryczne chmury, żeby był go kombos już na maksa. Czekaj to. Teraz to mi dopiero FPS-y spadną. No powiem wam szczerze, że to już chyba komputer z NASA by udźwignął tylko. Ale jak jesteś graczem GTA, to doskonale wiesz, że trawa w GTA to zżera tak straszne ilości w ogóle pamięci, że nikt nie gra na takich detalach trawy wysokich. Ja chciałem wam natomiast pokazać, jak to wszystko się łączy, nie? Z naturą, no jest to niewątpliwie, moi drodzy, coś, na co warto zwrócić uwagę. Zawiesić oko nawet na ten las, na który pada światło bardzo fajnie. No ale to już jest płynność, która nie umożliwia raczej komfortowego oglądania, czy nawet grania. Ale mimo to fajnie to zobaczyć, nie? Z lotu ptaka te drzewa też naprawdę robią robotę. Ja wsiadam do traktora. Yo, jak to lotnisko w Sandy dobrze wygląda, proszę państwa, z tymi drzewami. Oczywiście mogłem wgrać jeszcze drzewa w dalszej części mapy, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu. Poza tym to przy takich modach graficznych po prostu może nie działać, no ale patrzcie. Ja pierdylam. Niesamowite. Ojojojojoj. Ten POV pierwszoosobowy mega mocny, nie? Jo, wow, ale mi się teraz udało, nie? Dobra, teraz mały challenge'ik, proszę państwa. Supra, Chaos Mod, a także deszcz meteorytów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. Okej, okay. Strasznie dziwne odgłosy są wydawane, ale dobra, proszę państwa, rozpoczęło się. Ja patrzę na moje FPS-y, ale na razie nie jest źle. 50 stałych FPS-ów, co się tu dzieje? Ja pierdzielę, jakie POV, jak z jakiegoś filmu. Ej, ale się tu zarąbiście rozmazuje, patrzcie. Ja pierdzielę, wyobraźcie sobie fabułę GTA 6, której w pewnym momencie zaczynają z jeba lecieć meteory, nie? I to jest finał gry. To by nieźle popłynęli twórcy, jakby coś takiego wymyślili. Ale kto wie, co nas będzie czekać. Co jest? To POV jest niesamowite. Oh shit, dobra, ale teraz moja Supra to już leci w przestworza. Spadają meteoryty. GTA nie wywaliło ani razu, to stacja wygląda dobrze, wow. Zaczyna nam się ciemnić, a ja postaram się przejechać całą mapę na takim trybie, raczej to jest niemożliwe. Samochody fruwają, jakie to jest dobre, jaka kamera w ogóle. Serio to wygląda jak z jakiegoś filmu, patrzcie. Chłop ucieka przed apokalipsą, nie? Yo! Yo! Co jest? Ale fan, ale się wkręcam. Ja pierdylam, jeszcze ten piorun! Ja pierdylam, wszystko mi się rozmazuje, mega fajnie. I jakimś dziwnym trafem farcę dosyć mocno i sobie po prostu jadę. O, dobra, no ale moja Supra jeszcze jest w miarę cała, nie? I te FPS-y wcale nie najgorsze, nie? Więc wygląda to naprawdę dobrze. Tak jak mówię, dajcie mi trochę jeszcze czasu na optymalizację. Jestem w stanie wycisnąć z tego dużo, dużo więcej niż teraz. O kurde, Violent Hillsy to będzie moje przekleństwo. Wow! Yeah. Jeszcze te meteory! Shit! Muszę przejechać pod spodem. Ja bez kitu ja to robię. Ja naprawdę dojeżdżam. O, ale teraz się drzewa zaczęły. Koniec! 40 tysięcy drzew! Pozdrówka! No i, moi drodzy, zakończyłem swój challenge w ciemnym lesie. Gdzieś po środku niczego. Jak będzie wyglądać finalnie GTA 6, tego nie wiemy, ale chciałbym
żebyście napisali w komentarzach, proszę państwa, na jaki element wy czekacie najbardziej, albo co sprawiłoby, żebyście byli bardzo, ale to bardzo zadowoleni, jeśli pojawiłoby się to w GTA 6. Na pewno nie coś takiego jak ja mam teraz, ewidentnie. Jakiś bug tutaj normalnie nam się zrobił. Ja, moi drodzy, chciałbym, proszę Rockstar, wysłuchajcie mnie, chciałbym dużo, dużo interiorów, takich stokowych interiorów. Postarajcie się, zróbcie mnóstwo fajnych miejsc, lokacji, żebyśmy mieli gdzie później odgrywać serię Prawdziwe Życie albo jakieś inne roleplayowe. No i chciałbym także, żeby destrukcja otoczenia była, nie? I te wolumetryczne chmury. To jest, moi drodzy, coś, o co ja poproszę Rockstar, a wy napiszcie, co wy byście chcieli zobaczyć i czy generalnie klimat, który najprawdopodobniej będzie, czyli takie Vice City oraz jakieś miasto w Ameryce Południowej wam siedzi. Mnie osobiście siedzi. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Dajcie znać, jak wy macie. Z nadchodzącą, miejmy nadzieję, częścią naszej ukochanej serii Grand Theft Auto. Moi drodzy, jesteśmy po teście mojego nowego komputera. Dajcie znać, jak wam się podoba w komentarzach. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to wpadajcie do pierwszego linku w opisie. Tam wszystkie informacje na jego temat. Ja bardzo dziękuję firmie Aorus za udostępnienie mi tego sprzętu i sprawienie, że w moim pokoju wreszcie nie jest jak w saunie, tylko naprawdę da się funkcjonować. Teraz jest bardzo komfortowo po teście, więc nie ma tutaj, proszę państwa, mowy o wysokich temperaturach i to wszystko funkcjonuje tak, jak należy. Bardzo jestem zadowolony i moi drodzy, wyczekujcie wreszcie materiałów na kanale, w których nic się nie zacina, nie ma tych takich dziwnych przeskoków jak na odcinkach z Prawdziwego Życia, bo komputer, moi drodzy, teraz już na pewno da radę. Trzymajcie się, łapa w górę, jeśli mody graficzne wam się też podobały i widzimy się w kolejnym materiale już jutro chyba, tak jest. Trzymajcie się. Elo.